40 tysięcy złotych zarobiła Queen of the Black w ciągu 2 tygodni od założenia swojego OnlyFansa. 6 tysięcy dolarów i jeszcze z Blika z 3 tysiące dostałam. Julka jeszcze niedawno miała duże problemy finansowe i nawet na leczenie swojego psa musiała zbierać pieniądze od fanów. Gdyby nie ta zbiórka, to... W związku z tym na swoim ostatnim livestreamie na TikToku bardzo ładnie podziękowała wszystkim fanom, którzy wspierają jej działalność. Teraz mam pieniądze, bo jakieś debile wysyłają mi bliki kurna z OnlyFansa. Sprawa okazała się na tyle ciekawa, że Sylwester Wardenga zorganizował debatę kanału w komentarzy, do której dołączyła sama zainteresowana. Dobra, kto chce z tego live'a ten... na 7 dni darmowego OnlyFansa mojego. Jak może jej pomóc Sylwek, jak ty stary zadajesz jakieś pytanie stare merytoryczne, ona wypierdala z tym OnlyFansem kurwa co 5 minut, nie? O ja pierdolę. Oprócz tego, Bersow została oskarżona o plagiat, Bremu poinformował widzów, że może być chory na stwardnienie rozsiane, Daniel Magical stał się gwiazdą na TikToku i rozpoczął challenge 365 dni do wyjścia z więzienia. Odbyła się także premiera Magnatów i Czarodziejów, a Zony dołącza do High League. Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w przeglądzie newsów. Ja się nazywam Tomasz Andrzej i będę twoim przewodnikiem. Szybki newsik na start jest taki, że streamer Zony, znany m.in. z tego wiekopomnego dzieła, biorę rozbieg kurwa z kilometra, jeb mi w klatę, wyjebało ją kurwa, 530 kaczek zajebała po Bałtyku, wyjebało ją do Szwecji. Został dosłownie wczoraj ogłoszony na profilu High League jako zawodnik ich federacji. Zawalczy on na drugiej edycji High League 5 lutego przyszłego roku. No i trzeba przyznać, że tutaj karta walk High League zaczyna się coraz mocniej zapełniać. Kilka dni temu ogłosili jeszcze Mini Majka, który też jest bardzo ciekawą postacią i na pewno da dobrą walkę. Jeszcze wcześniej została już oficjalnie potwierdzona walka, o której Fagata się wygadała, albowiem wszyscy już wiemy, że zawalczy ona z Lexi. Włodarze Fame MMA póki co siedzą cicho, ale jestem absolutnie przekonany, że każde nazwisko ogłoszone przez High League podkręca im tam śrubę i buduje na nich taką presję, żeby ogłosić jak najlepszych zawodników na swojej kolejnej gali. Także obserwując tendencję, myślę, że przyszły rok będzie absolutnie rekordowy pod względem oglądalności zarówno dla High League, jak i dla Fame MMA. Daniel Magical rozpoczął challenge 365 dni do wyjścia z więzienia. No, przepraszam, ciężko się nie śmiać, obserwując absurd tego. Moim zdaniem żyjemy w Black Mirror już dzisiaj, bo na ile chłop na YouTube jest permanentnie zbanowany, no i wszystkie jego nowe profile są stamtąd kasowane, tak na TikToku generalnie żyje sobie w najlepsze. Profil Gocha Magical ma 300 tysięcy obserwujących i te ich filmy tutaj zobaczcie w ogóle, 1 100 000, 1 600 000, 1 500 000, 1 100 000, stawienie pani Gosi do więzienia 4 7 miliona, TikTok jak chłop matkę do więzienia odprowadza, nie? Do aresztu. I tu się w ogóle nic nie zmieniło, są cały czas kociołki, dokładnie to samo co 5 lat temu, nie? No i Daniel właśnie na TikToku ogłosił swój challenge. W środę 15 grudnia stawiam się już do więzienia i zaczynamy challenge, którego jeszcze nigdy nigdzie nie było. Od środy przez 365 dni codziennie od 19 na TikToku będzie wrzucany filmik z odliczaniem do wyjścia na wolność. Kosmicznych czasów dożyliśmy, chciałem powiedzieć. I z jednej strony mnie to... Jestem coś tak absurdalnego, że mnie to strasznie bawi. Z drugiej strony mój wewnętrzny boomer krzyczy o pomstę do nieba. What the fuck, że takie rzeczy są tak popularne. Z trzeciej strony, no szacun dla gościa, że z tego, że idzie do więzienia, potrafi zrobić show, nie? To jest jakiś taki potężny poziom przekminy, żeby ogarnąć coś takiego. Szkoda jedynie tego, że cała ta popularność i wszystko co z niej wynika tak naprawdę podtrzymują tylko całą tą wesołą rodzinkę w ich trochę mniej wesołej patologii. Ale co, no ja challenge będę śledził. Możecie dać znać, czy wy też będziecie. Kolejnym tematem, słuchajcie, jest choroba youtubera Bremu. Bremu to chyba już zalicza się do dinozaurów, tak można powiedzieć, bo ziom pierwsze filmy swoje, no to robił naprawdę długie lata temu. Wrzucił on na swój kanał film zatytułowany Grozi mi nieuleczalna choroba i w nim bardzo szeroko opowiedział o różnych swoich przygodach, jak bujał się z lekarzami przez ostatni rok. Warto obejrzeć moim zdaniem, bo dosyć trafnie nakreśla różne patologie leczenia się przez NFZ, włącznie z tym, że o podejrzeniu, że ma stwardnienie rozsiane, dowiedział się przez przypadek. Film jest mocny, także koniecznie sobie sprawdzajcie. Mnie oczywiście dużo wsparcia, dużo zdrowia stary i w tym filmie padło też takie zapytanie, czy gdyby potrzebował zebrać pieniądze na jakieś operacje, które pomogą mu w powrocie do zdrowia, to czy widzowie byliby czymś takim zainteresowani? Czy jeśli zrobiłbym zbiórkę na jakimś streamie jako cel donate'ów, to wsparlibyście to? Nie wiem stary jak widzowie, ale ja jestem bardzo zainteresowany, nawet jak widzem twoim jakoś bardzo nie jestem. I jeżeli masz cienko z kasą i aktualnie nie stać cię na taką operację, to wrzucaj normalnie zbiórkę, spromuje się to, bo w takich sytuacjach my jako społeczność internetowa powinniśmy trzymać się razem. Teraz będą, słuchajcie, dwa bardzo szybkie newsy. Po pierwsze, wyszli Magnaci i Czarodzieje. Być może nie kojarzycie nazwy tego dzieła i mówicie w ogóle, ej, co to za news, ale na pewno każdy z was widział ten klip. O kurwa! Albo ten. O nie!
Jesteśmy zgubieni. Albo ten. Spierdalaj z mojej ziemi! No to wszystko, słuchajcie, były urywki zapowiadające tą niesamowitą produkcję. W ciągu tygodnia film zrobił ponad 1 000 000 wyświetleń. Oceny jakie są, no to mówią same za siebie. Komentarze można by powiedzieć euforyczne. 43 minuty ultramocnego kina, także koniecznie sprawdźcie, a ja nie spoileruję. Spoilerem też na pewno nie jest wspomnienie o sprawie plagiatu dokonanego rzekomo przez Wersow, bo sprawa ma już kilka dni, więc jak tylko dla zasady o niej wspominam, powiedziałbym z dziennikarskiego obowiązku, ale dziennikarzem nie jestem, bo patrząc na poziom dziennikarstwa w Polsce, to by mi było trochę wstyd, żeby się nim nazywać, ale nie szkodzi, bo całkiem niezłą dziennikarską robotę próbuje zazwyczaj robić Sylwek Wardęga i niedługo po tym, jak Wersow wydała swoją piosenkę, to ktoś podrzucił mu info, że Akio, która swoją drogą była zwycięszczynią jednego z odcinków Mam Talent tutaj na moim kanale. Naprawdę, bardzo dziękuję, Boże Święty, się same piosenki korzystają z tego samego bitu i mają dosyć podobną linię melodyczną. Utwór Akio. Spotkałem ciebie w galerii w Kielcach. A tutaj utwór Weroniki. Zrobiło się zimno na zewnątrz. O sprawie już zaczynało robić się głośno, ale sama Akio poinformowała, że jeżeli chodzi o bit, no to po prostu on był kupiony i żadna z pań nie ma na niego wyłączności. Po prostu to był ogólnie dostępny podkład. A jeżeli chodzi o tekst i linię melodyczną, no to tutaj wypowiedział się sam BRO, złapał się za Akio, wyjaśnili temat. Po prostu widzieliśmy się wczoraj rano w Krakowie i wyjaśniliśmy sobie pod twoim blokiem jakby całe zamieszanie. Zgadza się. BRO jej piosenki ponoć nie słyszał wcześniej. Nie ma opcji, nie słyszałem tej piosenki. Akio, jestem skłonny kurwa się podpiąć pod wariograf, jak będzie trzeba, bo po prostu nie miałem okazji jej słyszeć. I w żadnym stopniu się nie inspirował, a podobieństwa nie są aż takie duże, żeby móc to nazwać plagiatem. Także patrząc z boku, no to sprawa rozeszła się po kościach, ale ciężko się dziwić, że Wersow przy wykonywaniu kolejnych ruchów, no już trochę bardziej dba o te swoje interesy i o to, żeby nie robić rzeczy, które mogłyby zostać skrytykowane, bo po prostu na pewno ma ona świadomość, że jest na celowniku i że każdy jej ruch będzie obserwowany i jeżeli zrobi coś nie w porządku, to zostanie to natychmiast wyłapane i rozstrzelane. A tak mamy chyba happy end. No dobra, moi kochani, czas na główny temat dzisiejszego odcinka, Queen of the Black. Jestem mega chora psychicznie. Sorry, musiałem zrobić skina. Mam bardzo mieszane odczucia, jeżeli chodzi o całą tę sytuację, jeżeli chodzi o osobę Julii Pelc, ale może po kolei dla osób, które być może nie do końca wiedzą, co tam chronologicznie się wydarzało. Jakiś czas wcześniej duża część YouTube'a dyskutowała na temat zbiórki na psa, organizowanej przez Queen of the Black. Tam finalnie okazało się, że rzeczywiście w stanie faktycznym było trochę zamieszania, sprawę bardzo szeroko wyjaśniał chociażby Rewo, ale na koniec dnia bardzo ciężko było jednoznacznie stwierdzić, żeby tutaj Julka no oszukała z premedytacją ludzi, albo żeby założyła tę zbiórkę po to, żeby wyłudzić od nich pieniądze. Później troszkę o niej ucichło, jeszcze później jej konto na Instagramie zostało usunięte, ona założyła nowe, a jakieś dwa tygodnie postanowiła ona założyć profil na OnlyFans. Jeżeli ktoś żyje pod kamieniem i jeszcze nie wie, no to tam wykupuje się miesięczne subskrypcje u różnych ładnych dziewczyn, po to, żeby otrzymywać od nich mniej lub bardziej rozebrane zdjęcia. Julka uczciwie poinformowała, że OnlyFansa założyła dopiero teraz, bo dopiero teraz jest to legalne, no bo niedawno skończyła 18 lat. I okazuje się, że ten OnlyFans to całkiem niezły biznes, bo posłuchajcie, jak mówi o kwotach, które można na tym zarobić. $6,000 i jakoś i jeszcze z Blika z 3000 dostałam. No więc jak sobie to sumujemy, to mamy prawie $10,000, czyli no prawie $40,000. Generalnie kupa siana, chociaż to i tak jest nic w porównaniu do tego, ile kasy na tym robią zagraniczne influencerki, które po miesiącu, dwóch, trzech prowadzenia OnlyFansa kupują sobie zajebiste wille. Kosmos. Julia ma bardzo dobry web do biznesu, bo nie dość, że subskrypcja miesięczna kosztuje $35, to jak już wykupisz tę subskrypcję, to w postach, które tam załącza, bardzo regularnie prosi o dodatkowe przelewy przez Blika. A jednocześnie już wewnątrz tego swojego community, które i tak już płaci tam 140 ziko miesięcznie za dostęp do jej zdjęć, sprzedaje dodatkowe zdjęcia za jeszcze większe pieniądze. 3 fotki, których nie będzie na OnlyFans, $200, 6 fotek, co nie będzie na OnlyFans, 350, 3 bardziej o wiele odważniejsze fotki, 800. Niedługo po tym, jak ona założyła tego OnlyFansa, no to ponoć skontaktował się z nią Sylwek Wardęga, który stwierdził, że chciałby jej tak trochę pomóc się ogarnąć i może trochę ją poprowadzić. Niestety, jak się okazało i o czym wspomina sam Sylwek, Julka jest dosyć oporna, jeżeli chodzi o przyjmowanie od niego rad. Dlaczego ona się otacza ludźmi specyficznymi, o, że to tak określę, którzy chcą ją wykorzystać? Może się cholernie boi po prostu bycia samotną. I cała ta sprawa jest moim zdaniem strasznie ciekawa, bo z jednej strony analizując jej ruchy, można dojść do wniosku, że ona doskonale zdaje sobie sprawę z tego, co robi. Regularnie jest przyłapywana na kłamstwie, drenuje tych ludzi na OnlyFansie i doskonale zdaje sobie sprawę ze wszystkich mechanizmów, które tam funkcjonują i po prostu książkowo skubie ich z hajsu. Z drugiej strony, kilka dni temu odpaliła ona live'a na TikToku, na którym była totalnie zapłakana, ponieważ nie przyjechał do niej chłopak, z którym zna się od 5 dni. Szczególnie jeden fragment tego live'a stał się mega memiczny. Po prostu teraz jestem mega chora psychicznie.
musiałem zrobić screena, ale... Także no, z jednej strony płacz, z drugiej strony robię screena, bo mam dużo osób. Z jednej strony jest mi przykro, że facet nie przyjechał, z drugiej strony jak Sylwester pyta, po co ty z tym chłopakiem jesteś? To by mega wybiło zasięgi, gdyby ten złotych związek i w ogóle jakiś tam ten... Ja pierdolę. Gdzieś obok tego wszystkiego została zorganizowana debata kanału w komentarzy, no i Julia została na nią zaproszona. Niestety nie była chyba w najlepszym stanie i jej występ wypadł słabo. Ale mam 2 lata codziennie i teraz chodzę strasznie, że tylko w weekendy. Ale przecież dzisiaj jest poniedziałek. Natomiast bardzo ciekawe jest dla mnie w tym wszystkim podejście Sylwka Wardęgi, który tak chce ją, wydaje się, otoczyć ojcowskim ramieniem. Powiedział nawet, że mógłby zostać jej menadżerem potencjalnie i trochę pomóc jej z tego wszystkiego wyjść. Ja bym mógł spróbować się podjąć ogarnięcia tej dziewczyny. Mógłbym spróbować się podjąć. I powiem wam tak, z jednej strony, tak jak przy Danielu Magicalu mówiłem, że to jest Black Mirror, to livestream Queen of the Black, na którym ona płacze, że chłopak do niej nie przyjechał. A na czacie jedyne, co się przewija, to jest XD. Ona sama, 3 minuty później, przerywająca płacz, żeby zeskrinować to, ile osób ją ogląda na żywo, to jest kurwa Black Mirror razy 10. I moim zdaniem jest to zajebisty case na taką dużo szerszą analizę. I w takim 15-20-minutowym przeglądzie newsów na pewno ciężko poruszyć wszystkie wątki, bo jest ich po prostu za dużo. Jeżeli chcielibyście, żebym zrealizował taki materiał, gdzie to tak mega grubo przeanalizuję, to dawajcie znać w komentarzach. A ja daję wam znać do kamery, że życzę wam wesołych świąt i dzięki za uwagę. Siemano.